spotkania w lutym anomalia pogodowa, czyli opady śniegu, zatrzymały w piątek Ekstraklasę, ale o tym i o innych rzeczach porozmawiamy już w odcinku, także zapraszam. No i witajcie w niedzielniku. Tak jak wspomniałem, pierwszymi ofiarami tej zimy padły Warta Poznań i Wisła Płock. No niestety meczu nie udało się rozegrać, został przełożony na nieznany jeszcze termin. Warto tu zaznaczyć, że dwa lata temu na początku lutego również mecz Wisły Płock został wtedy przełożony, tylko wtedy płoczczanie grali na wyjeździe, a nie u siebie. No i prezes Wisły był zdruzgotany. Był zażenowany tym, że nie mogą zagrać tego meczu dzisiaj, w danym dniu w zasadzie, tylko muszą go grać w innym terminie. No jak widać, Uniwersum Polskiej Piłki wpływa na każdego i jednak zmienia zdanie. Mecz Widzewa z Jagiellonią natomiast udało się rozegrać, był nieco opóźniony. No i tutaj Widzew mógł wygrać, bo mieli, zmarnowali karnego, w dodatku w końcówce meczu strzelili bramkę samobójczą. Jak się okazało, no mecz skończył się wynikiem 1-1, także tutaj podział punktów. W sobotę mieliśmy w zasadzie komplet wszystkich możliwych wyników, bo Raku wygrał z Piastem 1-0 i było to takie wymęczone zwycięstwo, ale było. Potem w przerwanym meczu w 30 minucie z powodu anomalii pogodowej, czyli opadów śniegu, no Lechia zremisowała z Górnikiem Zabrze 1-1. A w wieczornym ostatnim spotkaniu Zagłębie Lubin przegrało z Legią Warszawa 2-1. A tutaj jeszcze Wam rzucam komplet wyników Ekstraklasy z ostatniej kolejki. W minionym tygodniu w zasadzie miała miejsce też wspaniała rozmowa syna Czesława Michniewicza, mianowicie Mateusza, ze szkockim czasopismem Daily Record. Było w tej rozmowie bardzo dużo na temat przygotowań Czesława Michniewicza do pracy w Szkocji, do tego, jaki research wykonali w temacie związanym z Aberdeen. Co się okazało na Twitterze? No Mateusz Michniewicz z nikim nie rozmawiał, więc cała treść rozmowy została po prostu zmyślona. Koszalinie próbują wybudować galaktyczny stadion i nie wiem, czy są gotowi, czy to są już przygotowania na mecz Ligi Galaktycznej przeciwko Snow Kids, ale no 200 milionów złotych za stadion, na który wejdzie 7 tysięcy osób, to jest moim zdaniem delikatna przesada. Wiem, że wszystko zdrożało i tak dalej, ale podobne pieniądze, bo chyba 150 milionów kosztował Widzewiaków ich stadion, a on mieści 18 tysięcy ludzi. Więc tutaj no jest dość spora różnica i nie wiem, skąd ta kwota w Koszalinie. Mam nadzieję, że to boisko będzie podwieszane 50 metrów nad ziemią i będzie przeszklone. A zostając w temacie boisk piłkarskich, no to w Trzebini pojawiło się kolejne zapadlisko. Tym razem ofiarą zapadliska stało się boisko miejscowego UKS-u Górnik Siersza. Zapadlisko pojawiło się na środku murawy i ma średnicę około 10 metrów. Kawał dziury na środku boiska, podobnie jakby tam występował Grzegorz Krychowiak. Przenosimy się do Anglii, a tam ciekawostka meteorologiczna. Sean Dyche zabronił swoim piłkarzom występować na treningu w kominach i czapkę. Za to muszą mieć obowiązkowo ochraniacze. Trener Evertonu tłumaczy to tym, że na boisku w czasie meczu nie mogą mieć kominów, szalików, a muszą grać w ochraniaczach. Jest to takie przygotowanie do warunków meczowych. Z Arsenalem pomogło. A teraz przejdziemy do omówienia wyników ostatniej kolejki Premier League. Newcastle zremisowało z West Hamem 1-1, Aston Villa z Leicester 2-4, Brentford pokonało Southampton 3-0, Brighton Bournemouth 1-0, Manchester United wygrał 2-1 z Crystal Palace po czerwonej kartce dla Casemiro. Tutaj pierwsza niespodzianka, bo Wolves pokonali Liverpool 3-0, Arsenal potknął się z Evertonem wspomnianym już wcześniej i przegrali 1-0, a Chelsea w piątek zremisowała z Fulham. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie i widzimy się już za tydzień. Trzymajcie się i do zobaczenia.